Cześć, witam was w kolejnym z gry Hearts of Iron 4 Millennium Dawn Modern Day Mod. No cóż, z tego co widzę, tutaj mamy już całkiem wszystko ogarnięte na tej północy. Tutaj domykamy Półwysep Arabski. No i cały czas czekam, aż się rozwiąże sprawa z tym sprzętem, bo na tym froncie stoimy w miejscu. Tutaj jedynie coś przepychamy. Mamy Macao, mamy Hongkong. No i na razie tyle. I tracimy trochę tych dywizji. Tracimy ich wręcz mnóstwo, ponieważ po prostu bez sprzętu i organizacji, tak jak tutaj, dywizja może przestać istnieć w każdej chwili. Wystarczy, że po prostu zostanie jakoś potężnie zaatakowana i to będzie po wszystkim. Tutaj w regionie Kaukazu cały czas mają samoloty. Nie wiem z jakiej w ogóle paki. Tracę ich makabryczne ilości i nadal nie mam pojęcia, jak to się dzieje. Skąd oni tu dolatują? Jak to się w ogóle stało? Dobra, już nieważne. Cały czas po prostu... No tutaj widzę, czym stoimy, bo wszyscy cierpią na brak wyposażenia. No, zaraz muskat dobijemy. Ja go by nie zbombardowałem, tak mi się wydaje, że tutaj poszła jakaś bomba. Dopiero co. No na pewno poszła. Chciałbym ją tutaj znowu walnąć, żeby pomóc moim w walce. Halo? No, bardzo ładnie. Organizacja poszła. Was. Prosił tak. No dobra, tutaj widzę się bronimy. O, tutaj jeszcze dosłali poskowańce. Nie, nie, nie. Tak się nie bawi. O, man skapitulował, bardzo fajnie. Co mi się tu jeszcze stanie? Tutaj pewnie nikt nie zamierza wyjść z tych wszystkich frakcji, bo oprócz NATO, czy się zostanie cokolwiek? Frakcje, nie no. CS-to będzie ostatnią poza NATO. No, czyli będzie można tutaj podbić całą Afrykę bez najmniejszego problemu, wypowiadając wszystkim wojnę po kolei. Znaczy, okej, okay, pewnie wyjdzie taka sama wojna jak tutaj, że później będę po prostu sobie płakał, że nie mam wyposażenia nic. No co, widzę, przepychamy. Też coś terytorium zdobywamy, tutaj się bronimy. No ale cóż, no, gierka nie może być za łatwa, nie? Jak tam Pakistan, nie chciałbyś stracić trochę... Tu nas widzę przepchnęli. Nie chciałbyś stracić trochę... No, na pewno byś chciał stracić. Proszę bardzo. Produkujemy już po prostu straszliwe ilości tych bomb atomowych, od tej strefy gazy dopakowujemy i naprawiamy to wszystko. Mamy mnóstwo rzeczy do naprawy, serio. Gdzie to takie latają? Aha, tutaj, okej. Okay. To tam jak najbardziej mogą latać, nie widzę w tym problemu. Tutaj badamy cały czas artylerię rakietową, może kiedyś pomyślę o jej podmianie. Chociaż patrząc na to, no i tak brakuje mi 14700 artylerii, no to nie będzie tak... I na minusie. Ile tutaj... O, tutaj 93 dni tylko potrwa ten niedobór. No to mi się bardzo podoba, zaczęliśmy w końcu to nadrabiać wszystko. Zaraz nasze wszystkie te jednostki zaczną jako tako działać. Jeszcze tylko tam 3 miesiące w tym roku 2014 i będziemy mieli jakoś tutaj siłę ogarniętą. Wow, ej, tutaj jakby nie było ich 18. Oczywiście, że było. Nawet sobie zawieść to po prostu plan. Wykonywanie planu, znaczy wykonuję go bardzo, bardzo powoli. No tutaj ciężko się robi, jak tam szkoła. W sumie to są takie fajne dywizje. Idealnie 8. Armia numer 2. To jest armia centrum. Armia numer 2 gdzieś tu powinna być. Południe, o tu. Proszę bardzo. Przyszły posiłki, skoro i tak część już jest na poborowych, to
nie ma problemu, żeby ze szkoły trochę tutaj wojska odciągnąć. I te zmechanizowane też w sumie mogą pójść na front, bo czemu nie? Do armii na przykład, do armii centrum. Proszę bardzo, on nawet żadnych nie miał, no to jak się idealnie składa. Zdechnijcie w końcu, ile można latać w tym Kaukazie? Już to pewnie wszystko jest popsute. No właśnie. Lotniska zwłaszcza. Jak tam? Dajecie radę? Wow, nie jest tak źle. Serio, nie jest tak źle. Jakbym jeszcze zdobił im tak. No, to już w ogóle będzie bajka. Nie będą mogli sobie tego odnowić. Co mi mówi, że w sumie w tej chwili możecie przejść tak? O, jak tutaj przegrają, to ich po prostu odciąć. I mnóstwo dywizji i brygad pójdzie po prostu do piachu. Jak tam? Serio, 17 dywizji było przypisane do gramu. No i do widzenia. Są w tym momencie pokonywani. Uuu, jak pięknie. Stack wipe. Jak tam? Straciłem prawie 5 milionów, a oni... Podobna miłość, niestety. Już nie idzie nam tak dobrze, od kiedy mamy taką słabą armię. Ciebie, kolego, mogę dołączyć na przykład do armii 6. To jest armia 6? Tak, to jest armia 6. Aha, ta armia też tutaj ma swoje rozkazy. Okej, okay, rozumiem. No kurczę, tylko w tych Chinach cokolwiek puszujemy. Ale... No nie no, coś im nie idzie z tym niedoborem, chyba że to wszystko przez... To, że tak, fabryki odpadają. To trzeba by zrobić na przykład tak. Na przykład tak i tak. I... Na przykład tak. Żeby trochę tego jednak naprawili. No, tutaj dalej będą budować w strefie gazy, nie ma co się o to martwić. Będzie mi wykokszony po prostu ten jeden tutaj... To jedno miejsce. Tak, wiem, teraz to wszystko się popsuje, bo tutaj jest trochę oporu, ale tam... No metal jak na razie. Ile mam tych stoczni? Ja tam tylko 12 na plus. Nie opłaca się otwierać kolejnej linii produkcyjnej dla nich. 9 lotniskowcy, bardzo, bardzo ładnie. No i kurczę, tutaj mamy pewien problem. Wy macie to plan. Tu chciałbym, żeby cała ta armia miała taki plan. I armia dość. To będzie ta. Armia doświadczona, tak zwana. Z całkiem fajnym dowódcą. Myślę, że możecie zacząć. I... Nie wy, tylko wy też. Jak tam idzie? No, całkiem w porządku. W dwóch miejscach ich przepychamy. Już nie ma się co dziwić, że trudno mi przepchnąć, jak to jest tak dużo wojska, które... No tutaj mają jeszcze trochę wyposażenia, jak widać po tych paskach. Ale spokojnie, to wszystko się tutaj zdobi. I Pakistanowi w sumie można jeszcze dwie bomby na stolicę walnąć. Co ja bym zrobił? Na przykład walnął jedną... Tutaj z trzech stron możemy zaatakować. Zacznijcie atakować. No właśnie. Pakistan to w ogóle skapitulował. A niestety nie przycięliśmy im linii zaopatrzeniowych. No cóż. Macie w ogóle plan? Armia pierwsza? Chyba nie. Możecie go realizować. Znaczy,
powoli bardzo, bo nie macie wyposażenia. Jak tam z minusem? 98 dni. A naprawa fabryk? No jakoś to idzie. Jakoś to idzie. Tutaj w Chinach cały czas idzie nam naprawdę nieźle. Niektóre ataki nam wręcz wychodzą. Pewnie mamy... Tak, mamy mnóstwo oporu. Tutaj o dziwo go nie ma. O, zaczynamy z tej strony też coś puszować, żebyśmy mieli wyposażenie, na przykład ty. Nie. Te świeże dywizje zmechanizowane mają coś wyposażenia jedynie. To by nie była pełna armia przed chwilą. Tak mi się zdaje. Ale dobra, już nie można. Serio, tu jest 28, już myślałem, że 50 było napisane. Aha, bo tak pokazuje mniej więcej. No dobra, z tej zazji chyba odetniemy. No znaczy próbują stąd uciec. Na całym szczęście. Spróbujcie ich zatrzymać. No właśnie. Póki ich nie odetniemy. Kiedy to będziesz? Zaraz. I... Bardzo ładnie odcięci. Zawiesić atak. Wy też. Tylko po prostu... się tutaj jakoś to zlokujcie wokół tego. Nie, my tutaj nie przegrywamy, halo. Iść tutaj. Wspomóż. Całkiem doświadczona jednostka. Tutaj całkiem spoko jednostka była. Noż. Nie udało się niestety utrzymać Puketa, przepchnęli mnie. No tutaj widzę, zdobyliśmy jednak to miejsce. Trzeba będzie teraz iść przez rzekę niestety. Chiny cały czas dziennie puszujemy, słuchajcie. Się dziwię. Jak tam, jak długo jeszcze niedobór? No, nie za dużo się tutaj zmienia w tym temacie. A jak tam linie produkcyjne? Wiecie co? Halo. No właśnie. Okej, czołgów widzę, też potrzebuje sporo. Ale przesunąłbym... te wszystkie tutaj samoloty na sam dół, żeby mieć jakby te lepsze fabryki jednak do broni. Dobra, jak tam z surowcami? O, tu mamy na plus, tutaj też na plus. Więcej stali. Tutaj widzę, teraz też mamy na plus przez te samoloty. No co jest? Mam tego za dużo, to przestańcie to importować. Co tu się wydarzyło? No właśnie. Cześć. Dobra, minus 24 i minus... Powinno być ok, no to jeszcze jedno. Znaczy dwie. Jest dobrze? Ok, teraz wszystko jest... idealnie, niczego nam nie brakuje. Ok, jakby teraz to wyglądało? Infantry Division na tej rakietową. Przełamanie, soft attack dużo, ale mniej z hard attacku, mniej defensa.
trzeba. Jeszcze nad tym pomyślę, bo to jednak jest plus 20 soft ataku, a z kolei minus na defensie. Przecież tak defensa też mamy mnóstwo. Minimalnie się różni, muszę powiedzieć. Jeszcze. Wow, serio? Serio? Wy sobie je robicie, nikt nie obstawił po prostu tego jednego pola. No, jestem zawiedziony. Dobra, coś tu już trzeba zniszczyć ten port. Tak dla świętego spokoju. Halo? I ten też. Bo ktoś tutaj dostaje po prostu za dużo zaopatrzenia. I tutaj mi się po prostu rozbestwiają. Mi się to naprawdę nie podoba. No. I tutaj proszę ich wszystkich wyciąć. Ha, no i muszę coś tutaj dać do badania. ...891 dni. Tu wszystko co potrzebuję mam. Tu mam. Nie mogę tutaj... No proszę bardzo, mogę. Naval Bombera nowego. No to ja za z tym. Tak, idzie się tu. Cieszę się, bo to jest naprawdę dużo osnażenia, tego nie obstawił. Tutaj widzę pewnie cały czas na jakieś 100 dni. Na 92 już. A jak tam protection efficiency w tej sprawie? No rośnie, no produkujemy naprawdę. Tysiące dziennie. A cały czas za mało. Są jakiekolwiek armie, które mają jakiś tutaj przyzwoity level tego? Mi się nie wydaje. Okej, odetniemy ich od tego portu. I myślę, że... Tu już po prostu damy sobie spokój z tym pocketem, to zakończymy sprawę tej jednej prowincji. I tak ich tutaj zaraz domkniemy. Jak mi nikt nie ucieknie przez te porty dwa. Jak tam dajecie radę? Dają radę. Dobra, tutaj jeszcze raz musi pójść atomówka. Cześć. I już wygrywamy. Ktoś tu stracił organizację i sprzęt. Aha, jednak ich odcięliśmy. No to bardzo fajnie. No i cześć. Nie chciałem tego zdobyć, a jednak mi jakoś wyszło. Dobra, i zaraz przestaniemy po prostu tracić sprzęt w tym miejscu. Nie będziemy ich już przerzucać tutaj. Tutaj tego wojska jest zdecydowanie wystarczająco. Damy ich na przykład do tego nowego teatru szkoła, który jest po prostu na niższym priorytecie zaopatrzenia. I tyle. Ok, odcięliśmy ich od tego portu. Jemen skapitulował, super. Cały czas te po prostu próbują. No właśnie, już myślałem, że po prostu ale to znowu jakiś bug z flagami. No kurde, dalej z tym. Kiedy następna ten? Aha, teraz powinna być. No właśnie. Tam fabryki no naprawiają się, strefa gazy też się obudowuje. No i tutaj widzę, wygrywamy. Tutaj będzie potrzebna kolejna bomba. Wszyscy się... Wszędzie wygraliśmy, wszyscy się wycofują. No to tutaj nie przegrywam zbyt świetnej przyszłości. Tutaj wam nie ma atomówkę, bo tutaj ktoś za dobrze się broni. Halo? Stacji poszło już bomb atomowych na tym Półwyspie Arabskim. To jest jakieś przegięcie dodane. Okej, okay, zetniemy ich w końcu od tego portu. Bo zaczyna mi to lekko irytować. Tak. No. Daleko jesteście? Nie.
zasadzie, że nie zdążył uciec. Gdzieś mi się zdaje, że zdążyli. No, oczywiście, że zdążyli. A nie, poszedł Overland. To jest tak. Ta armia idzie tu. I sobie po prostu tutaj siedźcie. I ta armia też idzie tu. I dalej daj się zaznaczyć z Kubańcu. I sobie tutaj też siedźcie. Jak ten zapotrzebowanie? 93 dni, no kurczę. A powinniśmy teraz mniej tego zużywać. No nie, nie zużywam tego mniej. Naprawdę ciężko się robi. Jak tam niszczymy ich konwoje? To wygląda, że te uciekające wojska zostały dopadnięte przez naszych ludzi. No jedyne co się dzieje to w tych Chinach po prostu, ale tutaj też tak ciężko idzie, jak normalnie krew z nosa, nie? Hej, Bangladesz, 17 szczelin i 75%, to byłoby przykro, gdyby się... Mamy tutaj Air Superiority. To mi się bardzo nie podoba. Proszę mi tutaj dać 200 fighterów. I mi tutaj zdobyć to Air Superiority. Nowe skubańce. Tak, chcecie się bawić? Wow. Zaraz. Bo wy latacie gdzie? To wy zostaniecie tu. A reszta niech się przeniesie tutaj. Powinno być ok. Skłonki już mają lepsze pokrycie terenu i powinni polować na tych bombowce. No to jeszcze jakieś lotnisko. Tutaj w Hongkongu było maksymalne. To mi się bardzo podoba. I latacie tutaj. Wy tylko wspomagacie. Cześć. Powinien mieć. No właśnie, powinien mieć bardzo ładne Exopediality w tym momencie. Na Western China też zaraz będę miał. Czy walczę gdzieś niżej? Na Eastern India by się przydało. O, tak możecie latać, to po pierwsze. Kurczę, jakieś tu lotnisko blisko by się przydało. Tutaj na przykład w Yunanie, tak z... Piąty poziom. Mi się wydaje całkiem fajną opcją. Ale tego jest naprawdę no nie przerąbane. A w strefie gazy widzę kończymy już w ogóle wszystkie umocnienia świata. Tutaj. No właśnie. Logistykę, czyli buduję na maksa? Buduję na maksa, okej, czyli jest spoko. Jak tam zużyć, powinno mi niby spaść. No niby tak, jak zejdziemy do 70 dni, to będzie już lepszy prognostyk, ale widzę cały czas ponad 90 idziemy. No chociaż idzie. Jakbym na przykład zrobił tak. Uwaga. W tym momencie. Okej.
Chyba tak to trzeba będzie robić, po prostu bombardować po kolei każdą prowincję. I później skończymy bez logistyki oczywiście. No. Do widzenia. Halo? Jeszcze dwa dni, no. Jeden czołg mi się tutaj został. No właśnie. Wiesz co, ty na przykład zostaniesz tutaj. Wszyscy są już na poporowych, nie mają w ogóle doświadczenia. Za żałość. Się nie dziwię, że tak dostajemy w dupę. Tutaj po prostu moje wojska są niczym. W sensie mają w ogóle doświadczenia, żadnych premii do ataku. Widzę, czy to się zmniejsza? Niezbyt chyba. Chociaż... Tak minimalnie... No, byliśmy już przy 160 tysiącach, więc na pewno jest tego mniej. Ale tak, chyba zaczynamy dawać radę z produkcją tej broni. No, powoli dajemy radę. Tak patrzę, jak się zmieniają te liczby. Nie, jednak nie. Jednak jeszcze dużo nam brakuje. A to mi mówi, że możemy otworzyć jeszcze dwie linie i dać je nad samoloty. Tak, wiem, stracimy mnóstwo production efficiency na samolotach. Przykro mi. Wojna wymaga poświęceń. Okej, gdzieś tutaj możemy je dać. Cześć, Stany. Od was też tutaj coś weźmiemy. Surplus, okej. Aha, nie mogę, nie muszę już w ogóle tutaj importować tego. Tutaj też mamy za dużo. Okej. Jak tam? Znaczy okej, te dwie linie produkcyjne na razie nie są dużo warte. A nie, chyba jednak to się zmniejsza. Nie było 86 dni. No coś, czy już jesteśmy na już naprawdę dobrej drodze. Tam w ogóle zaczęliśmy, widzę, tu przepychać tu, ile po prostu jak dajemy radę z obroną. No a chyba w końcu damy radę to coś zrobić i doprowadzić do porządku. Ale to trochę potrwa. Może w końcu zdobędziemy ten mały kawałek. Chociaż już Nepal mieliśmy obstawiony chyba. Oni nas odpuszowani. Ale to już zobaczycie w następnym odcinku. Bo ja się na nie z wami żegnam. Cześć!